Vault 111. Sounds great. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku, no pewnie bardzo oczekiwanym przez was Fallouta. Sorry, że nie spotkaliście mnie z tą grą, ale po prostu byłem chory. Już prawie że cały tydzień siedzę w domu i no, nie miałem jak nagrać, po prostu głosu nawet nie miałem. Teraz już troszkę lepiej się czuję, to sobie pomyślałem, po prostu nagram, tak? A więc specjalnie dla was nagrywam Fallouta i pewnie niedługo muszę się jeszcze tam pogadać z Danielem Outlasta, którego naprawdę też długo nie było. A więc kontynuujmy w naszej krypcie zatwierdzi. Okej, a więc zaczynamy. Tak, będę musiał zmienić ustawienia, bo widzę, że tutaj nie są zmienione. A więc może tu S, żeby poszło tu Z, w lewo Q i w prawo no to D. I tu reszta powinna być wtedy normalna. No i coś ciała, ale to nic. My jesteśmy jeszcze tutaj nie na powierzchni. Musi do ogólnie biegać, a więc to jest nawet spoko. Nie. Enjoy your return to the surface and thank you for choosing Vault Tech. I znowu ładowanie. Się nam otwiera. Nasz, tak powiedzmy, miał być piękny świat. O, teraz. Myślę, że to po prostu nasza grafika tak po prostu jest zła, ale jest spoko. Patrzcie, jak to wszystko wygląda. Myślałem, że jeszcze gorzej będzie, bo jeszcze tutaj budynki w ogóle nie stoją. W porównaniu do tego, co powinno chyba być. To by wszystko zmiotło. No i nic robił. Ale
palce tam, gdzie trzeba, a gdzie trzeba, to ja nie wiem. To strąć. Nie, my zejdziemy tutaj po schowach? Nie, tędy. Okej, okej. Pewnie do naszego domku lecimy, który był tutaj niedaleko. Mogłem po prostu zejść tą drogą, którą wszedliśmy, ale nie pomyślałem o tym. Fajna gra się ścięła. Nie wiem, czy po prostu grafika nie jest zbyt dobra. Tutaj nie będzie można jej na właśnie zmienić. Spróbuję to ogarnąć na następny odcinek. Bo jestem na nowym komputerze, a tamten odcinek po prostu był na Daniela komputerze nagrywany i to może przez to. Jest nasz Cotsworth, czy jak mu tam. Cotsworth, what happened to the world? The world, Mum? Well, besides our geraniums still being the envy of Sanctuary Hills, I'm afraid things have been dreadfully dull around here. To jest naprawdę dziwny rząd już jest. So much more exciting with you and Sir back. Where is your better half, by the by? He's in a better place. Oh, Mum, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, nie wiem, czy a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Oh, Sean does so love that game. Is the lad with you? Codsworth, listen to me carefully. Have you seen him? Have you seen Sean? Why, sir, had him last, remember? Perhaps he's gone to the Parker residence to arrange a play date. I'm sure he'll be back with him momentarily. He's gone. Yeah. It's worse than I thought. Okay. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. 200 years? A bit over 210, actually, Mum. It will take a little for the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. That means you're 2 centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack. You must be famished. Codsworth, you're acting a little weird. What's wrong? Mum, it's been just horrible. 2 centuries with no one to talk to, no one to serve. I spent the first 10 years trying to keep the floors waxed, but nothing gets out nuclear fallout from vinyl wood. Nothing! And don't get me started about the futility of dusting a collapsed house. And the car! The car! How do you polish rust? What do you know, Codsworth? I'm afraid I don't know anything, Mum. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain you and your family were dead.
I did find this holotape. I believe Sir was going to present it to you as a surprise. But then, well, everything happened. Thank you, Codsworth. You're welcome. Now, enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? Sir and young Sean may turn up yet. Have you seen anything dangerous? Oh, just the usual, Mum. Pesky neighborhood dogs and mosquitoes. Shall I investigate? All right. Lead the way. Proud to serve, Mum. Wolę jednak z pierwszej osoby grać. Czasem bym się ścinało, ale tak samo... Tak samo jak teraz, sorry. I nie wiem, co to było, ale no, coś się włączyło, tak? Lampa też może się przydać. Plastikowe dynia tak ej. Dla wyglądu, jak będziemy coś robić. Miss Kate! Sir and young Shaw! Czy jest nie ma? Codsworth. Miss Kate, Sir and young Sean, they aren't here. Come on, Codsworth. I need your help. Where can I go? Well, you could head into the city. Concord is nearby, but the people there are as put together as I am. I like these people already. Oh, good. Maybe you'll get along then, and they can help you find young Sean. I shall remain here and secure the home front. A ja na chwilę wejdę w opcję w ustawienia i zobaczę, co to napisów. Czy jest możliwe napisy ogólne i dialogowe. Nie wiem, czy to będzie to, ale sądzę, że tak. Zobaczmy. Hey, Codsworth. No, pisze. Okej, pięknie. A więc no. Do miasta mieliśmy iść, tak? Z tego zrozumiałem oczywiście. Mieliśmy iść do miasta.
przechodzimy przez ten piękny most i jakoś jeszcze pewnie trzyma. Oby się też nie wywalił. No już silnik, który się... Wow. Klucz do pół się pewnie przyda, jeżeli można go wziąć. Doing out here all by yourself? You lose your owner, buddy? Okay, then. Let's stick together. Hey. Wait there. Wymiana, podążaj. Come on. Podążaj, niech weźmy. Weźmiemy. Też mamy miasto, zbliżamy się do miasta. Nie wiem, co się dzieje z celownikiem. Aha, bo to jest pies ogólnie. Okej, sprawdź skrzynię. Grab anything useful. Że nic. Jesteśmy w naszym mieście. Dziwne, że te psy po 200 latach jeszcze tak samo wyglądają. I tak samo jeszcze co do ludzi się odnoszą. Że nie są już bardziej wilkami, czy tak jak po staremu po prostu. Oczywiście co do tej grafiki tego domu. Aha, okej. Po prostu ja mam strasznie źle ustawioną grafikę na tym komputerze. Tu jeszcze nic nie zmieniłem. Będę musiał Nvidia po prostu włączyć i zalecane ustawienia użyć. Fuck. To muszę być, tak? Gra zbugowała. To powinny być drzwi. Ej, oczywiście nie ma. Over here. Jeszcze. Move here. Ja wciskam E, żeby pies na przykład. Myślę, że to otworzy może drzwi. Kurwa. Okej. Wiecie co? Ja zapiszę. O. Czy nie daję gdzie się wspiąć na balkon, czy ten wyższy, bo tam jest otwarty. Nie mam pojęcia, co nam robić. A więc może tak zrobię, jak chciałem na początku. Zapiszę tą grę, zmienię opcje graficzne i... O. A jednak nie zrobię, bo drzwi się od tak pojawili. A więc no. Takie tam dziwne bugi ze strony Fallouta. Strzelają.
ja nie mam broni. Już miałem pistolet. No more British occupation. I'm doing good with you. Nie lubię manekinów. No i tutaj znajdziemy pewnie broń. Ale czego ja nie mogę wziąć? O, jest, jedynka. Ciu. W ogóle nie widzę, nie? Myślę, że to nagle nazistów. Flaga nazistów tam była. Ale spoko. No i co, nie boję. Więc czasem tak dobrze zobaczyć z drogi pewnie. Nie jestem pewny, że tutaj przychodzić. Lecz nie, jednak tak. Więc nawet to przyjdę. Mimo to, że nie miałem takiego zamiaru. Ludzie mieszkają. Bandyci. Swear to God. Hey, I'll cut you myself. Shut your mouth. We'll never get the drop on this bitch. I'm coming in there, and I'm gonna shoot every last one of you. Oczywiście muszę przeszukać ciało. Już się zawsze przyda. Musieli dokładnie pisać A, ale spoko. Nie wiem, czy to było tak potrzebne. On nie jest. Z tego co rozumiem. Sojusz nasi. Man, I don't know who you are, but your time is impeccable. Preston Garvey. Preston Garvey, Commonwealth Minuteman. That ain't it. I'm just passing through. Fair enough. But the enemy of my enemy is my friend, right? And those raiders want us all God dead. Damn it. Including you. Who are these people? Just folks looking for a new home. A fresh start. I've been with them since Quincy. Lexington looked good for a while, but the ghouls drove us out of there. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. It's just me, the Longs, Marcy and June. That's old Mama Murphy on the couch. And this here is Sturgis. Hey. It's a cruel world. God damn it. You think I don't know that? The things I've seen. The things I've done. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle.
Those raiders proved us wrong. But, well, we do have one idea. Will it be? Sturgis, tell her. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school, pre-war. Might have seen it. Well, looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. That's some serious protection. Oh, it gets better. Get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? Huh. Could work. It'll work, provided we can reactivate the suit. It's totally out of juice. Probably has been for 100 years. It can be powered up again. But we're a bit stuck. So what's the solution? What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. And we know right where to find one. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement. Locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. You could give it a shot. What are you looking for again? A fusion core. It's kind of a fancy battery. Oh, yes. They used one here in the museum to power the exhibits a long time ago. There's one in the basement behind a security gate. You'll need to pick the lock or hack the computer to open it. Can't be too hard. I'll see what I can do. Well, all right. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. No właśnie, na początku o to mi chodziło, że znaleźć po prostu kogoś, co znajdzie ten rdzeń, odpali robota z miniganem, tak? Bo po prostu im pomoże, a więc dla nich może to być szczęściem, a dla mnie w sumie też. Będę musiał tu spaść pewnie, spaść, zeskoczyć, czy po prostu zejść po schodach. Myślę, że to bardziej będzie normalne, że jak ja tu wszedłem, tak? Że jak zeskoczymy ci się nie stanie, no właśnie. Prawda nie jest wysoko. If I only had a bobby pin. Spinkę. Potoką spinkę. No bobby pins. No bobby pins. Spinek, a gdzie mogę znaleźć spinki? No more British occupation! No już znam mnie gadu. Już naprawdę nigdzie nie ma spinek. Spinka, 6 to tam, okej. Don't think I can pick this. No way I could pick this. No nie no, co za ludzie. Robię. Jak wyjść z tego? Co powiedzieć, okej. Zapamiętam. Nie wiem, strzelić pewnie będzie trzeba. Zwykle nie mogę zmienić. Won't be able to pick this. Ja pierdolę, jak to mam. Czy górą da się wskoczyć? Nie górą. No more British occupation. Back to England with you. Have your tea back, you. Take it inside. No taxation without representation. Nie, jednak się nie da. Czekajcie, od... nie. Serio?
było tak ciężkie. Ale nie ogarniam. Jak to się robi? Ale umiem. Więc lecimy z powrotem. Nie wiem, co tam musiałem ogólnie robić. Czy musiałem do tego wrócić, czy coś, ale jest spoko. Nie, nie. Tam pewnie. Nie wiem, gdzie mam iść, nie? Nie wiem, gdzie schodzę. Będę przeszedłem, później muszę tam dojść, tak? Będę do nas byłem. Tędy trzeba tam na górę wejść, okej, to tędy. Tutaj. Tu pewnie. Powinny być schody. O właśnie. Nie, tak troszkę nie ogarniam. Jestem słaby, tak zapamiętać wszystko z otoczenia to jest dla mnie naprawdę trudne. Ale gdzie mam iść tak? Zobaczmy. Czyli będę szedł tam, gdzie pokazuję po prostu. Tam, na drugiej stronie. Mam przejść na drugą stronę. Już wiem. Ale ze mnie debil, nie? Ale ze mnie kubek. Ale tego długo szukałem. Fajnie, mam naszego robota. Podniosę jeszcze ten dekadek, co tam jeszcze pędzę mnie. A więc... Wchodzimy do naszego robota. Chyba. No. Ja pierdzielę. Może powinien się później przydać ten dziennik. Więc mamy tutaj nasze działko. Ciekawe, dlaczego nie ma głosu jak z ciałem. Myślę, że chyba zeskoczę. O właśnie, to jest możliwe. No, to jest tutaj. Nie fajnie, a to jest taki szybki.
wiem, czy się nie zaskoczy, to może bym im pomógł. Sprzątajmy, co oni tam mają. Wszystko się przydaje, jeszcze nie wiem, co jest potrzebne, co nie, więc ja zawsze wszystko zbieram. O, właśnie pierwszy raz kobiety zabiły. Może od niej wtedy będę mógł wziąć ciuchy. Tak od was to zbieram, to pewnie będę mógł, nie wiem, zmienić na szmaty, czy zrobić koktajlem u Molotowa. Jak w innej grze i zapomniałem teraz, w jakiej to tak było. A, właśnie, koktajlem zbieram. Co za chwila, to mnie nie trzeba. O nie. Ups. A jak mam to użyć? Ciekawe jest, jak mam to użyć. Tego. Lekarstwa, tak? Zobaczę w opcjach, bo jakoś nie... No wiem, że raz użyłem go na początku gry niechcący, ale jak? To ja w ogóle nie mam pojęcia. Okej, od początku wszystko będziemy musieli robić, a więc wejdę jeszcze jak mogę. Uderzenie, interakcja, pitboy. Wezmę i wcisnę i zobacz, czy tam nie ma. Jest, a więcej. I Rad X. Śmieci, modyfikacja, amunicja. A więc pewnie wspomagacze i tu mamy mięso, które pewnie nam przywróci troszkę życia podczas walki. A więc zobaczymy. Będę musiał oszczędzać amunicję, bo widziałem, że ten kobiet już nie potrzebuje, miałem amunicji z nim. A więc na początku pierwsze rzecz co zrobię, zeskoczy, tam będzie łatwiej w nich strzelać. Tak z daleka to jakoś nie dla mnie zabawa, tak? Gdzie jest teraz? Gdzie jest mój minigun? Jest oczywiście. Miałem zeskoczyć, a więc skaczę. Jeszcze ktoś nie ma. Wygraliśmy wojnę. Nie wiem jak, ale wygraliśmy ją. Tak szybko. To jest przecież nasz murzyn. To był nasz przecież przyjaciel. Ja go chyba zabiłem.
nasz sojusznik. Chyba. Minuty. Ciekawa nazwa, ale szkoda, że umarł, bo... Naprawdę, bandyta części. What? A nie, on jest tam. Okej, okej. Paka na psie, ale na sobie nie mam żadnego pojęcia. Nigdy nie pisał E użyć coś. Odczep się od mojego znanego psa. I to pozbierajmy tutaj co i jak. Tyk. I naszego potworka trzeba teraz znaleźć. O właśnie. Wracamy teraz, tak? No i wracamy. Porobieni. Tak to ujmę. Take it easy, mama. You okay? I'm fine, Preston. Quit fussing. Hi. That was a pretty amazing display. I'm just glad you're on our side. No. The feeling's mutual, Preston. You can never have too many friends. Not in the Commonwealth. Listen, when we first met, you said you were just passing through. Well, maybe this will help you reconsider. Ain't much, but it's the best we can do. And you've earned it. 50 You're welcome. Anytime. Well, since you say that, maybe you'll come to Sanctuary with us. We could use your help getting settled there. What would I need to do? You'd need to stay strong like you've been. 'Cause there's more to your destiny. I've seen it. And I know your pain. Na chyba jest najrana, tak sądzę. My destiny? What do you mean? You are a woman out of time, out of hope. But all is not lost. I can feel your son's energy. He's alive. I'm listening. Look, kid, I know how I sound. The sight, it's weird. And it ain't always clear. But your son's out there. Even I don't need the sight to tell you where you should start looking. The great green jewel of the Commonwealth. Diamond City. The biggest settlement around. What's in Diamond City? Is Sean there? Look, kid. I'm tired now.
Maybe you'll bring me some chems later. Wiedziałem, że jest najarana. No, Mama Murphy, we talked about this. That junk, it's gonna kill you. Oh, shush, Preston, we're all gonna die eventually. We're gonna need the sight. Nie będę jej tam słuchał, bo ona pierdzieli po prostu od rzeczy. Potrzebuje proków, a więc na pewno jej tam nie damy tego. Jest nas już mało, a więc lepiej będzie, jeżeli po prostu wszyscy będą trzeźwi, tak? Będą nam pomagać. A nie jarać, tak? Lub wciągać. To już zależy. Nie wiem ogólnie ile nagrywam, ale będę musiał sprawdzić, tak? Zrobię małe cięcie tutaj, jeżeli... Albo nie, po prostu. Koniec odcinka, tak? Tu chyba zakończymy nasz odcinek. Nie wiem dokładnie ile nagrywałem. Czuję tak, jakby to było już troszkę dłużej. A więc no, dzięki za oglądanie. I trzeci odcinek na naszym kanale. Zobaczycie to pewnie niedługo. A więc tak, no. Łapki w górę i piszcie w komentarzach po prostu, co robię w sumie źle, bo ja naprawdę nie ogarniam tej gry, jeszcze muszę dużo się nauczyć. Jeżeli ktoś już grał w tę grę i wie mniej więcej co i jak robię źle, no to piszcie, ale nie spoilerujcie, to jest najważniejsze. A więc no, trzymajcie się, cześć.